Siemano. Cześć. Dzisiaj znajdujemy się w bardzo opuszczonym i opłakanym dworze toporów. Jak i widzicie tutaj właśnie za nami, co się znajduje. Spróbujemy go dla Was nakręcić. Zobaczymy, co tam się uda. No gdzie będziemy mogli wejść, tam wejdziemy i sfilmujemy. Ale widać, że krzaczory dają mocno w kość. No dzisiaj planeta z góry no. Żarem ładnie daje. Jest ponad 30 stopni, więc... W cieniu. W cieniu. Więc także ciekawie, będzie to trudna eksploracja. Ciekawie, ale nie będzie. Ale damy radę. Nie no, takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego. Nie! Takich trzech jak nas dwóch to nie ma ani jednego. Także idziemy, zobaczymy. Dwór z przełomu XVIII-XIX wieku. W latach 70. podobno miał być remontowany, ale głupota ludzka sprawiła, że nie został wyremontowany i tak od tamtej pory dalej popadał sobie w ruinę. A najciekawsze jest to, że wcale wojna go nie zniszczyła, tylko czasy powojenne, także... Obecne czasy go niszczą. Tak, obecne. Tak. A tak naprawdę natura swoją zawiera. No to dobra, idziemy, zobaczymy, idziemy. Co tam jest ciekawego. Tutaj myślałem, że to jest wejście, ale to jest niestety okiennica. Nie, tutaj masz wejście. Bezpośrednio przez te drzewa. No dobra, zaraz przejdziemy może dookoła, zobaczymy. Tak, przejdźmy, zobaczymy, co jest. Którędy tam by się udało do niego dotrzeć. W bardzo no, złym stanie. Byłby naprawdę piękny dwór, gdyby. Tutaj radek jest wejście. Nawet z tej strony. Z tej strony jest wejście. No jest, ale faktycznie. Dwór toporów. Piwnice są. Są. Jest piwnica. Da radę wejść? Jest piwnica. Nie wiem. Mamy tutaj wejście do piwnicy. Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale my się tam w tej chwili nie dostaniemy. Jest wejście do piwnicy. Ale może z drugiej strony. Zobaczymy. Może coś jeszcze, jakieś tam wejście się zachowało. Ale teren trudny jest, bardzo trudny. Nie sądziłem, że będzie, ale może z tyłu, tutaj z tej strony może wejdziemy do niego, co? Strasznie wysokie krzaczory. Takie miejsce najlepiej jest zwiedzać. O kurde! Ja uważaj, ty o. Takie miejsce najlepiej jest zwiedzać. Jednak późną jesienią albo wczesną wiosną. Kurde, pokrzywy. A chciałem krótkie spodenki założyć. Też od razu stwierdziłem, że krótkie spodenki to nie. Nie wiem, czy tędy już ktoś szedł wcześniej, czy nie. Ale tak jakby była jakaś ścieżka wygnieciona. Delikatnie. Kurde, pokrzywy wyższe ode mnie. No. O. Ty, Adrian, ciężki temat.
Nie dość, że kurde, jeszcze już obsypany cały jakimś badziewiem. Ciężki temat. Do środka nie wejdziemy. Musimy powtórzyć eksplorację, rozumiesz? No ale jak jesteśmy tu, to spróbujmy chociaż trochę się tam dostać. Wejdź tutaj do tego. Zobacz, co tu się tutaj dzieje, kurde. Masakra. Deski leżą ze stopu. Ale tutaj dach. Leżą jak wozie, Radek. Tak, tak, ale powiem ci tak, kurde. Pokrzywdź. Papa, wszystko. Rolka papy, już nie powiem co w łapy. Obawiam się, że nic tutaj nie sfilmujemy dzisiaj. Jest zbyt dużo zielska, pokrzywy, to wszystko. Nie przejdziemy, nie będzie nic widać po prostu. Nic nie będzie widać. Nic wam nie pokażemy teraz, jeżeli chodzi o ten pałac. Chodź z drugiej strony, spróbujemy się dostać. No idziemy z drugiej strony, ale to będzie temat. Temat jest naprawdę, nawet jeżeli byśmy weszli do środka, no to co, to tylko samo zielsko będzie widać. Nie będzie nic w środku widać. Ale tutaj będzie taki poglądowy film, bo my do niego wrócimy. Musimy do niego wrócić. Wrócimy do niego, tylko że to już inną porą roku musimy zrobić, bo teraz zielsko jest za duże, za duże. Jeszcze z tej strony obejrzyjmy go. Nie no, obiekt jest piękny do eksploracji. Widać, że jakby dobrze pomyślał, to jeszcze tam na górę by wszedł, bo chyba strop jest. Ale jakieś bydle się koło mnie tu kręci. Dobra, wychodzimy stąd powoli. O kurde. Adrian, wejść do środka można, ale i tak nic nie zobaczysz. Tam jest zielsko większe od tego. Wiesz co? Powiem ci tak. Przyjedziemy za 3 miesiące. Albo 4. I może się uda do tej piwnicy wejść. No dobra. Szkoda, że tak wyszło, bo... No jeszcze spróbujemy z drugiej strony zobaczyć, co jest. Ale zobaczyłem tak, ale to ja myślę, że z zewnątrz tylko, bo do środka to nie ma sensu. Moim zdaniem. Znaczy nie to, że nie dalibyśmy rady czy coś, tylko chodzi o to, że nic nie zobaczymy. Bo jest kupa liści zarośnięte wszystko i nic się nie da tam po prostu przez to zobaczyć. To tak samo jakbyśmy w takim tak, miejscu. Dokładnie, weź. Dokładnie. Także wrócimy tutaj, bo musimy tu wrócić. Bo jest obiekt jest do eksploracji super. Tylko tyle, że wrócimy tutaj wtedy, kiedy już nie będzie tego zielska i tych liści. Nie no, piękny jest. Wejście zabite. O, jakbyśmy weszli do środka, to taki byłby właśnie widok. O. Czyli przekomarzanie się z roślinnością nie ma to sensu w chwili obecnej. Taką jedynie możemy wam powiedzieć ciekawostkę, że w tym dworu i tutaj
co widzicie, ten cały drzewostan tego dworu odpoczywał kiedyś sam na Napoleon, idąc na Moskwę pod jednym z tych drzew, ale którym z tych drzew nie wiemy, nie znajdziemy tak. Pod jesionem. Pod jesionem. Na pewno pod jesionem. Pod jesionem, ale którym nie wiemy. W każdym bądź razie Napoleon Bonaparte tutaj był. I pewnie był w tym dworze. Pozostałości po jakiejś rynie czy coś takiego. Tak, tak. Ale jest... No. Stan jest zły, ale my takie lubimy. Stan jest tragiczny. No. Znaczy, istnieje groźba zawalenia. Ale czego, jak tu nie ma dachu? Ściany mogą, kurczę, pójść na bok. Chociaż tyle lat stoi i nie poszło. Zajrzyjmy teraz do środka z tej strony jeszcze. O, tutaj jakieś zabytkowe belki jeszcze leżą. Ktoś tutaj specjalnie... Także przyjedziemy do tego obiektu, Adrian, no nie? Przyjedziemy już jak zrobi się... Jak zrobi się już jesiennie. Późno jesiennie. Jeszcze z tej strony spróbuję zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. Okej. No to niestety na tym się musi zakończyć dzisiaj nasza eksploracja. Była dość krótka, ale stan techniczny, że tak powiem, nie pozwalał na wejście do środka tego obiektu, bo tak jak sami widzieliście, no jest no wejście bardzo tragiczne, wręcz niemożliwe ze względu na porastające go różne krzaki. To znaczy nie, wszystkie. Nie jest niemożliwe, jest możliwe wejście jest, do tego ale obiektu, wiesz. Ale gdybyśmy tam przez te krzaczory się przebijali, to tam po prostu nic by nie było widać. Same krzaki by były widać, nic więcej, więc postanowiliśmy, że wrócimy tutaj. Albo późną jesienią, albo bardzo wczesną wiosną, albo nawet zimą, prawda? Tak, ale jestem ciekaw tej piwnicy, co tam widzieliście. Tak, do tej piwnicy musimy się dostać, więc na pewno będziemy się starali wejść. Na nawet samej jestem, piwnicy. Jestem w tej chwili opancerzony w latarkę, no ale tak jak widzieliście, no nie ma możliwości wejścia. Będziemy starali się następnym razem. A na pewno to wrócimy, także jak się komuś podobało, łapki w górę. Proszę o subskrybowanie kanału. No i jak do się, następnego razu. Jak się komuś podobało, łapki w górę. Jak się nie podobało, również w górę. Też w górę. Dobra. To nam Trzymajcie pomaga. Się. Na razie, cześć. Hej. Hej.